No hej, witam was, tu znowu ja, Piotr Ryczek, znowu w tej samej bluzie NKWD po odpowiednim przełożeniu liter. Pierwszy raz witam was w odcinku, który w żaden sposób nie jest odcinkiem merytorycznym, nie będę poruszał żadnego tematu na granicy geopolityki, wojen, moich wyjazdów, reportażu i tak dalej. Tym razem coś kompletnie innego. Wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie pytaliście, czy możecie mi jakoś pomóc hajsem, zapłacić mi i tak dalej, Patronite założyć, cokolwiek, no w końcu zmonetyzować to, co robiłem do tej pory. Stwierdziłem, dobra, pora w końcu coś takiego nagrać, tym bardziej, że już trochę z was to ogląda, trochę czasu już minęło, pieniądze nigdy nie przyświecały mi jako najważniejsza, pierwszorzędna rzecz w tych wszystkich filmach. Nigdy o tym nie myślałem jako rzecz, która mnie, prawda, nakierowuje, która mnie motywuje do pracy. Robiłem to raczej dla siebie, ale o tym za chwilę. Już teraz przeproszę was, poinformuję, numer konta podaję w opisie, natomiast o samych pieniądzach będę mówił na samym końcu. Cały ten odcinek będzie tak naprawdę wokoło tego, wokoło mojej pracy, wokoło tego, kim jestem, a na samym końcu powiem o pieniądzach. Tylko teraz mówię, bo może nie każdy chce czekać do samego końca. Numer konta jest w opisie. W tym odcinku dowiecie się także, z czego żyję, jak zarabiam, jak to wyglądało, że od 4 lat trochę jeździłem. Ile te wyjazdy w ogóle czasu zajęły, bo to nie jest coś takiego. Inaczej, niektórym osobom się wydaje, że większość swojego życia spędzam na podróżach. No nie, nic z tych rzeczy, nic bardziej mylnego. Większość czasu spędzam przed komputerem pracując, albo wydaje mi się, że pracując. Także zdarza mi się spotykać ze znajomymi, grać w kosza i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę średnio na rok wyjdzie mi 2 do 3 miesięcy w drodze. Co i tak jest dużo, ja wiem, natomiast nie jest to 6-7 miesięcy, jak niektórym się wydaje. Okej, więc to po pierwsze. W tym odcinku nie będzie żadnych przekrętów historii, jakichś bajeczek i tak dalej. Konkret. Na ile będę w stanie, oczywiście konkret, bo praca, jaką wykonuję, w jaki sposób ją wykonuję, nie pozwala mi oszacować, inaczej, nie pozwala mi podać precyzyjnych kwot, a nawet oszacować bardzo przybliżonych, znaczy nie pozwala mi podać bardzo dokładnych kwot, albo chociaż zbliżonych do kwot, jakie realnie zarabiam. Po prostu nie wiem, autentycznie nie wiem, ile zarabiam często. Okej, kontynuując, najpierw odniosę się do Patronite, temat, który już się nieraz przewijał, nieraz się o to mnie pytaliście, żebym założył, słuchajcie, Patronite znam, oczywiście, że znam. Znam też inne tego serwisu, crowdfunding, taki płynny, gdzie jednak się przelewa miesiąc w miesiąc, czy w jakichś tam, powiedzmy, periodach, jakichś okresach czasu przelewa się pieniądze, interwałach czasowych. Jest mi znany oczywiście, tylko jest kilka haczyków. Po pierwsze, bądźmy poważni, mam 5000 z hakiem subskrypcji, 5200. Okej, szanuję was jak najbardziej. Jesteście, albo przynajmniej duża część z was jest zaangażowaną społecznością. Relatywnie podejrzewam do kanałów innych youtuberów, jesteście dużo bardziej aktywni, dużo bardziej oczekujecie tych filmików, mimo że pojawiają się rzadko. Nie ukrywajmy, wiele innych kanałów, które mają podobną nieregularność, ale na kanałach jakby, na innych kanałach jakby tak rzadko pojawiały się filmy, no to ci ludzie by w ogóle nie oglądali i w ogóle by już dawno opuścili te kanały. A tutaj jestem w szoku, mija pół roku, mija rok, przecież teraz była roczna przerwa i po roku ludzie autentycznie, my czekaliśmy na twój film, nie? Więc faktycznie ja za to dziękuję. I to też obrazuje, że przez te lata tworzenia tych filmów, powolnego budowania, nie marki, bo to jest przesadzone określenie, mógłbym je użyć autoironicznie, co najwyżej satyrycznie, a nie na serio, natomiast no, kogoś, komu do jakiegoś poziomu, takiego poziomu, rozsądnemu poziomowi można zaufać pod kątem właśnie wiedzy, historii, analizy. Mówię do pewnego poziomu, bo przecież nie jestem żadnym think tankiem, nie jestem ośrodkiem analitycznym, jestem zwykłym typem, który jeździ po wojnach i tak to wygląda od środka, o czym też za chwilę będę mówił. Ale faktycznie po takim okresie czasu udało mi się zbudować odrobinę takiej, powiedzmy, renomy i zaufania. Wracając, bo jak zawsze w swoim stylu się delikatnie porozwodziłem nie na to, o czym powinienem się rozwodzić. Wracając do Patronite, 5000, 5200, nie wiem ile teraz jest tych subskrypcji, pamiętam, że jakoś 5200 plus. To jest mało i ile z tego jestem w stanie uzbierać na miesiąc? Ilu z was tak naprawdę jest gotowych przelać pieniądze? I to te 5200 osób, mówiąc o was, to nie są osoby, które regularnie oglądają wszystkie moje filmy. Przecież pod taką serią i tak dalej mamy 1000, 2000 osób. Plus oczywiście są inne serie, które oglądały osoby, które nie są moimi subskrybentami. Czyli niech będzie 2000 nawet osób, które oglądają moje filmy z tych 5000 zaangażowanych subskrybentów.
Z tego 1000 ile? 10, 20 niech zapłaci? Nawet nie po 10, 20 zł, niech się uzbiera 200, 400 zł. Moi drodzy, no z tego się utrzymać nie da. To jest jakaś forma dotacji, okej. Okay. Nawet zakładając bardzo pozytywny, optymistyczny wariant, przecież teraz założyłem, przedstawiłem, to nadal nie jest dużo pieniędzy. Nie mówię, że nie jest dużo, bo otrzymać pieniądze z YouTube'a w taki sposób to jest coś fajnego, okej, okay, ale ja muszę się utrzymać, ja żyję, wiecie, sam pokój, w którym teraz wynajmuję w Krakowie, to jest 850 zł i nie mówię tego jako żal, czy jako jakąś pretensję do kogokolwiek, tylko po prostu porównuję skalę. Ja bardzo bezemocjonalnie podchodzę do takich rzeczy, tym bardziej, kiedy mówimy o liczbach, tym bardziej, kiedy mówimy o pieniądzach. Więc jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Patronite tworzy już pewną formę zobowiązania. Ty mi płacisz, ja ci coś dam w zamian, dam ci w zamian treść, ty już masz jakiś wpływ na tą treść. Ja już mogę mówić, zrób mi to, 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 to. Ja nie chcę tego filmu, płacę ci, rób to, co ja chcę. A jednak przez te 4-5 lat tworzenia różnych filmów ja nigdy nie operowałem waszymi oczekiwaniami. Troszeczkę takiego korwinistycznego podejścia, bezkompromisowego. Chciałem robić do bólu merytoryczne filmy, do bólu, w których wyczerpuję temat na ile tylko jestem w stanie, potrafię. I mnie nie interesowało, że nie obejrzy tego dużo osób, bo 2 godziny czy godzina to dla niego to za dużo, bo on się zmęczy. Miałem to w dupie. Mnie interesowało, aby stworzyć wartość intelektualną w siebie. Nie robić filmy, które obejrzycie i zapomnicie. Osoby, które obejrzały od A do Z moje filmy, oni, te osoby pamiętają mnie, pamiętają te filmy. Nie mówię, że pamiętają każdy szczegół z nich, bo ja nie pamiętam tych szczegółów już. Moja pamięć nie jest taka dobra, wbrew pozorom. Ja bardzo dużo rzeczy zapominam z tego, co robiłem. Ja de facto sam mógłbym teraz te filmy obejrzeć i sobie przypominać, co tam się w ogóle działo. Więc wracając... Więc wracając, zawsze bezkompromisowo podchodziłem do kwestii merytorycznych, do kwestii, jak robię te filmy z tych swoich wyjazdów, że jadę na wojnę na pełnej kurwie i nie pytam się, czy tobie ten film się podoba, czy nie, po prostu go robię. Nie pytam się prorosyjskich, czy mi się podobało to, co robiłem o Ukrainie, nie pytam się proukraińskich osób, czy im się podobało, nie. Po prostu robiłem content, treść pod nikogo, robiłem pod to, co udało mi się zdobyć. A Patronite niestety tworzysz pewną zależność, więc cały ten odcinek będzie czym innym. On będzie was zachęcał do podziękowania. Podziękowania za to, co zrobiłem do tej pory. Czyli nie pojawia się żadna forma zależności. Ja zrobiłem już te filmy. Nie musisz mi dziękować niczym, jeśli uważasz, że łapka w górę jest wystarczająca. Niech tak będzie, nie ma problemu. Ja te filmy, gdy robiłem, nie nastawiałem się na pieniądze, nie nastawiałem się na zysk, nie nastawiałem się, że będę zapraszany do Dzień Dobry TVN, czy tam, nie wiem, śniadanie na pytanie, czy jak te programy śniadaniowe się nazywają. Nie oczekiwałem tego, nie oczekiwałem się tego, że będę otrzymywał uściski dłoni od dziennikarzy z tej czy innej strony. To jest też skomplikowany temat, bo moje poglądy są bardzo zbalansowane, neutralne. Jeśli ktoś stoi po którejś ze stron, no to niestety wtedy jestem dla niego wrogiem, już jestem zagrożeniem, no bo nie stoję po tej stronie, tylko staram się stać gdzieś na barykadzie. Bo nigdy nie chciałem być propagandystą, nigdy nie chciałem być dziennikarzem zaangażowanym w którąś ze stron. Starałem, chyba że to były jakieś akcje, które traktowałem na zasadzie, wow, adrenalina, niech się coś dzieje, tak? Ale jeśli chodzi o takie realne zaangażowanie medialne, zawsze starałem się być jak najbliżej neutralnej pozycji. Oczywiście mam swoje zdanie na każdy z konfliktów, o których się wypowiadam, ale to zdanie zazwyczaj jest bardzo skomplikowane i nawet jeśli gdzieś wypowiadam się o jakiejś stronie lepiej czy gorzej, to jest bardzo zawaluowane i bardzo z dużym dystansem podchodzę, takim bezpiecznym marginesem. Wracając jeszcze raz, bo jak zawsze robię to swoje kółeczka, mówię, to jest podziękowanie za to, co zrobiłem do tej pory. Jeśli ktoś chce w ogóle pomóc, to mówię, podziękowanie, nic więcej. Jeśli mi przelejesz pieniądze, to nie oczekuj nic w zamian. To jest na zasadzie do tego momentu. Oceniasz moją przeszłość tego, co wykonałem. I to, że nawet byś mi przelał hipotetycznie 10 tysięcy złotych, mnie to nie interesuje. Ja nie zrobię kolejnego filmu pod ciebie. Może wymienię twoje nazwisko co najwyżej, ale oczywiście mówię ironicznie. Taka kwota się oczywiście nie pojawi. Nie pojawi się też 2 zera mniej się pewnie też nie pojawi. Ale chodzi, prawda, o przykład. Nie traktuję tego i wy też nie traktujcie tego jako jakąkolwiek formę zobowiązania w jedną czy drugą stronę. Wiecie, gdybym chciał to robić też pod publikę, bo mam tutaj notatki, już widzicie, nawet chyba gdzieś tam łapie się w obiektywie mój mały komputerek z cyrylicą i alfabetem perskim, arabskim dokładnie, perską odmianą arabskiego, z naklejonymi literkami, takimi naklejkami, o nawet pyk, pokażę, żeby było widać, pewnie widać, towarzyszył mi już wiele razy.
Mam zapisane notatki. Gdybym chciał robić coś pod publikę, pod sławę, pod subskrypcję w takiej skali dużej te subskrypcje, to bym nagrywał filmy o Wołyniu, o Czeczeniu. Przecież pytaliście wiele razy, zrób o Wołyniu, Czeczenie zrób, nie wiem, Zaolzie bym zrobił. I byłoby dużo więcej wyświetleń. Ludzie by się jarali tym, by pisali, o jebani Ukraińcy, jebani Słowacy, Czesi, Czeczeni, Rosjanie, bo są konflikty, które są znane lub tyczą się nas. A mi specjalnie zależało na tym, aby robić konflikty, które są mniej znane, lub jeśli gdzieś już pojechałem, no to inna sprawa, wtedy robiłem na podstawie swoich własnych doświadczeń. No Ukraina była dobrze znana, jeśli chodzi o taki kontekst medialny i świadomości społecznej. Ludzie wiedzieli, że się coś tam dzieje. A to, co się dzieje, no to już nie do końca. Tutaj, o, kolejne notatki. Przechodzimy jakby do kolejnego punktu. Ja ze wszystkich filmów, także reportaży, które napisałem tekstem. Kilka było naprawdę dobrych, zaraz będę o tym mówił. W mojej ocenie oczywiście dobrych. I staram się powiedzieć obiektywnie. Były też gówna, ale były też teksty, które uważam, no, absolutna czołówka. No, z Ukrainy niektóre, no, to jest takie insajderskie, takie głębokie wejście w sam środek wydarzeń. No, tego nie było. Nie było wielu. Ja nie mówię, że ci dziennikarze, którzy tam byli, robili złą robotę. Niektórzy robili świetną robotę. Wielu z nich robiło dobrą, świetną robotę. Mieli wiele tekstów i tak dalej. Ale kilka tych moich tekstów było takich kompletnie z dupy, niespodziewanych. Nie było bohatera, którego łatwo wyciągnąć z batalionu. Ale dobra, bo przeskoczyłem. Ja na filmach i reportażach zarobiłem równe 0 zł. Przysięgam. Jednej złotówki. Nie miałem żadnych korzyści materialnych. Pośrednie znikome, a bezpośrednie żadne. Nie chodzi o to, że wiecie, jakiś kontakt i ktoś mi kiedyś pomógł, jestem za to niewdzięczny. Nie, no to jest korzyść gdzieś bardzo pośrednia, 2-3-krotnie pośrednia, fajnie, super, ale mówimy o, że odczuwam coś z tych filmów i reportaży, tak? Nie, nie było nic takiego, zarobiłem 0 zł. 0. Na YouTubie chyba jakoś tam reklamy pod niektórymi filmami były dla testu kiedyś wrzucone, teraz już w ogóle są od 2-3 lat, wyłączam wszystkie. Wpadło mi, nie wiem, 20 zł się uzbiera? Nie wiem, nie, ja tych pieniędzy nawet nie mogę wypłacić, w sensie jakbym chciał, nawet nie wiem gdzie to jest, nie wiem jak to jest obliczane, nie interesuje mnie, to są śmieszne kwoty, mówię to jako ciekawostkę. I słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, gdybym miał was poprosić nie o podziękowanie, o formę zapłaty za te filmy, no to nie, teraz wam podliczę, teraz sobie zrobiłem, spisałem te serie, które mnie interesują. I powiem dlaczego zapłata jest nieproporcjonalna, że rozdając ulotki w tym czasie, kiedy przygotowywałem wszystko do tych filmów, to bym zarobił duże pieniądze, tak, roznosząc ulotki w tym czasie. Więc skupię się na tym, co zrobiłem, byście mieli też świadomość, za co ewentualnie będziecie dziękować, bo możecie nie pamiętać. Napisałem tak, pomijam wszystkie serie podróżnicze, czyli jeszcze stare czasy jak z Kasią, byłem serie vlogowe z Rosji, z Ukrainy, które gdzieś tam montowałem, nie dokończyłem tego, zakończyłem chyba na 9 czy 10 vlogu, całkiem fajne swoją drogą, ale uznałem, że ta formuła mi nie odpowiada, ja idę w stronę reportażu, nie ma sensu brnąć w coś, co i tak, czego i tak nie będę rozwijał. Więc tego w ogóle nie wliczam. Była jeszcze seria z Bośni i Chorwacji, pół podróżnicza, pół jakaś pseudoreporterska. Mnóstwo problemów technicznych, pamiętam. To była podróż, spanie pod namiotem, nadal tak robię. Jeżdżenie stopem, nadal tak robię. Kompletny chill, Bośnia, fajnie było, pierwszy raz odjechałem z językiem, ale tego nie wliczam, bo uznaję to jako coś, na co wątpię, aby ktokolwiek z was chciał mi podziękować. Zaczynamy. Zaczęło się Osetia Południowa. To był pierwszy odcinek, który rozpoczął tą powolną lawinę merytoryczną. 36 minut miał. Seria o Kosowie. Cała seria o Kosowie liczyła 100 minut. Podliczałem te minuty. Dwa krótkie komentatorskie odcinki. Olewam je. Koło 40 minut razem miały. Pod swoją drogą w ogóle się pomyliłem i w jednym i w drugim miałem błędne, znaczy nie błędne, to nadal są dobre odcinki z perspektywy czasu, tak? W momencie, w którym je nagrywałem, dużo fajnych perspektyw pokazałem, dużo fajnych opinii, ale teraz patrząc na nie z perspektywy 3-4 lat wiem, że dużo, dużo rzeczy się inaczej odbyło, niż mi się wydawało. Dalej, seria o Krymie, czyli mamy 3 odcinki stricte merytoryczne, 41 minut, plus reportażowa rozbita, kolejne koło 30 minut, nie liczyłem, bo mi się nie chciało dokładnie. Fajna seria o Naddniestrzu, chillowa, lajtowa, trochę reportażu, trochę historii, lubię ją, kurczę, lubię ją, kompletna nisza, wiele osób proukraińskich mnie nienawidzi, za to co ty w ogóle Naddniestrze wybielasz, a ja zrobiłem kompletny chill. O nie, 70 minut i tu zaczynamy, dziwna wojna w Donbasie, czyli pierwszy bardzo poważny odcinek, 132 minuty, kawał wiedzy, kawał pobytu, wtedy byłem na froncie ukraińskim, tak,
to było coś ciekawego. Doniecka i Ługańska Republika Ludowa, kilka miesięcy później odbyta podróż, 120 minut, wtedy też dużo fajnych materiałów. No i mamy serię o zakończeniu wojny w Bośni i Chorwacji, serii, z którą pewnie wielu z Was mnie kojarzy, wielu z Was zajarało się Bałkanami, wielu z Was, którzy wcześniej się jarali Bałkanami, zajarali się bardziej. Nieraz mi się zdarzało iść na menaż, czy gdzieś będzie ktoś podchodzi, ty stary, ja oglądałem twoje filmy z Bośni i Chorwacji, co? Kumacie, to idziecie na wódę, ziomki, stopy, stopiki, ludzie ze stopa, bania, melasz, a tu ktoś ci podchodzi i mówi, że stary, ja cię znam, super, ja to bardzo pozytywnie do tego się odnoszę. Razem 210 minut, potem o wojnach w tureckim Kurdystanie, 3 odcinki, 160 minut, czyli ponad 2 godziny, ponad 2,5 godziny. Bardzo dobra seria, bardzo dobra seria. Nie mówię, że wszystko było w niej idealne, ale to jest jedna z lepszych. I najlepsza, tak, tu już widzę, najlepsza moja seria, temat prawie, że do dna. No nie powiem oczywiście, że do dna, ale jak na warunki YouTube, czegoś takiego nie ma, po prostu. No, to cały czas mówię, to jest ewenement w skali YouTube'a i polskiego, i zagranicznego. 275 minut, 275 to jest 180, 200, ponad 4 godziny, dobrze liczę? Czy dobrze liczę, to jest ponad 4 godziny, czekajcie, 120, 240, tak. Jeśli się nie stuknąłem w żadnej liczbie, ja mogłem ponad 4 godziny. Krótki odcinek, Railkir, bardzo go lubię, emocjonalnie go nagrałem, muzykę podkleiłem, 10 minut, bardzo fajny. Potem seria o państwach bałtyckich, nie jest aż tak popularna, kompletna nisza. Mówię, ja wiedziałem, że robię niszę, ale pokazanie tej mniejszości rosyjskiej na Łotwie i Estonii, te kilka dni, przebadanie tematu, nauka historii, potem to całe kreowanie granic. Miał być jakiś prosty odcinek o Łotwie i Estonii, a potem serią huk, robimy o wszystkich, albo ja robię, o całych tych granicach, tworzeniu się w latach 17-23 bodajże bym powiedział. 257 minut, czyli też ponad 4 godziny, bardzo fajne. Zjednoczenie Albanii i Kosowa, oddzielny odcinek, nie seria. Według mnie bardzo fajny, 96 minut, no i ostatnia seria z ostatnich podróży. Seria to jest przesadzone, bo te odcinki są mocno niezależne. Iran 107, Irak 73 plus 90, Syria 104 plus 99, razem 473 minuty. Nie chcę mi się teraz mnożyć, albo żeby nie wyjść na debila, na 60, 240, 480, czyli jakieś 8 godzin, dobrze policzyłem? Chyba tak, czekajcie, 2 plus, no z 8 godzin, no tak, o kurczę, aż tyle tylko nagrałem. Naprawdę, do mnie dociera to. Nie muszę mówić, to są świeże odcinki, macie ich wartość. No, coś, czego nie ma. No, jedzie typ na Syrię, obiektywnie się oceniam. Nie, że wiecie, kwiaty mi przynosi, hołdy, po prostu obiektywnie. Nie ma tego na YouTubie. Zaraz będę mówił o tej kwestii niezależności. Wszystko razem 200 ponad, 2000 ponad minut. Wychodzi 33 godziny ponad. To jest tylko i wyłącznie non-stop nawijka o wiedzy. Tak napisałem, nawijka o wiedzy. Non-stop mówiłem, to jest... Wiele razy mówiliście mi, że pisaliście, stary, za szybko, nie ogarniam, ja się gubię. Czyli macie 33 godziny non-stop o wiedzy. A to są tylko te filmy, jakby efekt końcowy. A teraz to wszystko. Mam napisane, wiedz gdzie idziesz, tak, czyli muszę wiedzieć gdzie jadę, zdobądź informacje, jakieś wiedzę o tym miejscu, przygotuj się, zbierz jakieś dokumenty czasami, jak wyjazd jest grubszy, prawda? Żeby nie zginąć w głupi sposób, znaj języki, tak, do tych miejsc, które jeżdżę, przypominam, a wypisuję sobie, płynnie znam angielski i całkiem płynnie rosyjski, w pełni komunikatywnie, tylko wielu Polaków mówi, że zna język rosyjski, a potem się okazuje, że ta ich znajomość raczej jest bardzo marna. Ja rosyjski znam, że mogę oglądać spokojnie rosyjskie media, czytać rosyjskie gazety w internecie, artykuły i rozmawiać bez problemu. Brakuje mi czasem słów, ewidentnie mi brakuje, ale ogarniam. Serbski odczuwalnie gorzej, ale też jest to język komunikatywny, jestem w stanie rozmawiać i nie mam z tym problemu. Natomiast jeśli wejdzie slang, młodzi będą rozmawiać między sobą, zgubię się. No i perski od półtora roku, słownictwo mam dosyć bogate, natomiast jest to inny język, trochę inny, indoeuropejski, ale inny, więc się męczę z nim. Coraz płynnie, w zasadzie teraz czytam te artykuły po persku, jako tako je ogarniam nawet z niewielką pomocą translatora. Oczywiście tak, płynne oceny, czyli sam siebie oceniam, to jest oczywiście nieobiektywne, ale dalej musiałem pojechać w dane miejsce, to kosztuje. Oczywiście stopy, nie stopy, jakieś loty tanie, kombinuje się, ale trzeba pojechać, tam trzeba za wszystko płacić, jedzenie. Nawet śpiąc w namiocie, hajsem to idzie. Ostatnia podróż, Irak, Iran, Syria, w złej kolejności, wydaje mi się, że ponad 5000 zł. I to są pieniądze, które ja wydałem.
przez 2,5 miesiąca nie pracowałem i co ważne, o czym zaraz będę mówił, traciłem klientów. Nie ma mnie, a ja pracuję jako freelancer, zaraz do tego dojdę. Dlatego też nagrywam filmy, przychodzę na YouTube'a, bo trochę moja praca się rozbiła. Pójdź w dane miejsce, tak, ogarnij wszystko na miejscu, reportaż, ogarnij to wszystko. To nie jest proste, spędź tam czas, nie bądź idiotą, słuchaj tych ludzi, słuchaj ich życiorysów. Nie jedź na wakacje do Włoch, siedź w hotelu, pochilluj, wypij sobie winko, pizzę, miej przewodnika, który ci wszystko ogarnie. Nie, ja musiałem jechać i to wszystko ogarniać. Nie mówię, że tego nie lubię. Lubię to, ale po prostu pokazuję wam kontrast, różnicę między różnymi typami wyjazdów. I na koniec, tak, nagraj wszystko. Nagraj swoją mordę, green screen, naucz się tego wszystkiego. Przecież to też jest kupa umiejętności. Nie jestem jakiś świetny w obróbce, kijowo obrabiam film, ale muszę to wszystko umieć. Także umieć YouTube'a, takie śmieszne rzeczy, pisać teksty, trzeba przygotować te notatki. Przecież przygotowanie notatek to jest często tyle samo, ile nagranie potem tego wszystkiego, jeśli nie więcej. Jak jest bardziej merytorycznie, czasami znalezienie jednej informacji zajmuje pół godziny. No przesadzam, 15 minut, no rzadko się zdarza, aby szukać czegoś bardzo długo. No i sprzęt, w który muszę zainwestować, to są oczywiście moje inwestycje. Cały czas nie żalę się, po prostu chcę, żebyście mieli pełen obraz tego, co robiłem i kim jestem. Aparat, którym teraz nagrywam, i trzy szkła, to je, nie jest pełna klatka, to jest krop, ale to jest 70D bodajże. Tak, 70D mam? Czy ile ja tam mam? Tak, 70D mam, super, zapomniałem mikrofon. Wydaje mi się, że sam aparat i szkła to jest około 8 tysięcy zł, bo to 4 nowe szkła, no około 7-8 tysięcy zł. Dlaczego to ważne? Jadę na wojnę, stracić to nie jest trudno. Co, poskarżycie się policji, gdy ktoś ma kałasznikowa? On jest władzą. Więc to też ryzyko, które podejmuję, które oczywiście ja sam podejmuję, ale cały czas mówię w kontekście zapłaty. Zapłata nie jest w żaden sposób, jakich bym pieniędzy to nie otrzymał, nie wiem, kawalerkę mi kupcie w Krakowie, tak? Się śmieję. Zapłata będzie nierelatywna do tego, co robiłem. Przecież nikt mi nie będzie przelewał po 500 zł, prawda? Więc dlatego mówię, podziękowanie. Podziękowanie jest względne, podziękowanie jest ile łaska, to jest co innego. Nie ma zobowiązania, powtarzam. To po prostu płacisz, jeśli chcesz, nie płacisz, nie chcesz. A zapłata to już jakaś zależność, już trzeba przeliczyć tą wartość. A tutaj nic nie przeliczasz. Masz gest, nie masz gestu, nie ma problemu. No, kolejne rzeczy, które opisuję. Tak, zwróćcie uwagę, że to, co ja robiłem, to zawsze jest chęć pokazania danego miejsca. Nie ocen, unikam tych ocen, dobry, zły. Chcę, żebyście zrozumieli i żebym ja też zrozumiał, przecież ja nie rozumiem do końca, ale na ile jestem w stanie zrozumiał ten świat. Połączył te kropki, najpierw narysował te kropki, a potem je połączył. To nie jest łatwe, to dużo czasu mnie też kosztowało takiego rozkminiania. Tak, swego czasu, w ogóle była całkiem wysoka cena, kiedy różne strony, czy to prorosyjska, proukraińska, atakowały mnie, groziły, obrażały. Wśród części dziennikarstwa proukraińskiego jestem wyklęty, o prorosyjskim nie mówię, bo to są w ogóle już oszołomy zazwyczaj. Nie wszyscy, może to teraz oglądasz, ale jest znaczna część, która ma w ogóle zryte banie i gdyby mogli, gdyby mieli pistolet i mogli bez konsekwencji strzelić mi w łeb, zrobiliby to. A przecież każdy z was zdroworozsądkowy, który ogląda moje odcinki, wie, że biorąc pod uwagę, jaki mamy obraz Rosji w Polsce, strasznie negatywny, i nasze media oczerniają Rosję w sposób nie zawsze sprawiedliwy. Nie zawsze. Nie mówię, że zawsze sprawiedliwy albo zawsze niesprawiedliwy, ale nie zawsze sprawiedliwy oczerniają Rosję. Ja robię filmy, w których ją przedstawiam po 3 miesiącach pobytu łącznie. W mojej ocenie, jaka ona jest. Uważam, że na przykład polityka kulturowo-językowa w Rosji jest dużo lepsza niż w wielu innych krajach. O Ukrainie nie mówię, bo pod kątem kulturowo-językowym Rosja jest lata świetne przed Ukrainą w mojej ocenie. Według mnie polityka kulturowo-językowa Rosji jest porównywalne, jeśli nie lepsze od tego, co mamy w Polsce. A w Polsce nie mamy złej, bo przecież pod tym kątem akurat wolności nie brakuje. Ale wiecie, to jest właśnie pokazywanie Rosji w dobrym świetle. Czy Rosja jest normalnym krajem? Nie, oczywiście, że nie. Nie uważam tego za normalny kraj. Tyle, ile tam jest patologii, to mnie to przeraża, tam jak sam byłem. Ale są kwestie, które bardzo lubię w tym kraju. Ja je pokazywałem. Czyli w momencie, gdy macie cały oczerniony obraz Rosji, nagle ja się pojawiam, który trochę oczernia, trochę wybiela, no to to jest pozytywne w kontekście naszego kraju. A mimo to część osób byłaby gotowa, wydaje mi się, zrobić mi krzywdę, gdyby mogła to zrobić bez konsekwencji, tylko za to, co, że w ich mniemaniu oczerniałem Rosję. O, i tutaj kolejna rzecz, czyli to, co już mówiłem, reportaże tekstowe, fotoreportaże, tak, przecież zdjęcia robię. Duchy o proukraińskich osobach mieszkających u separatystów, 15 rok, świetny reportaż, Boże, naprawdę z niego jestem bardzo dumny.
Teraz już mogę powiedzieć. Wróćcie sobie do niego, znajdziecie to, bo 3 lata temu wtedy nie mogłem być. Kirowskoje, między Jena Kijewem a Szachtiorskim. Nadal pamiętam. Po 3 latach nadal pamiętam. Te czołgi jeżdżące. Potem 2 dobre reportaże z wojny w tureckim Kurdystanie. Tak, były całkiem niezłe. Reportaż o Bolku i Lolku. Pozytywny, fajny, rozluźniacz. Czyli w mojej ocenie naprawdę... A, i ostatnie. Tu z Hurmatu, Irak. No, chyba policzyłem. Ja się tym hełbie. 13 strona 4. Miał być prosty reportaż, a wyszła analiza historyczna ze wszystkim. Świetny tekst. Wiecie, ile za niego dostałem? O, zgadnijcie, 0 zł. A była rozpisana cała historia jednego miasteczka przez pryzmat też osób, historii, w końcu epilogu, tego strasznego epilogu, kiedy to miasto zostało przeorane. Tak, napisałem, żadnego z tych tekstów nie sprzedałem, tak, żadnego. Nigdy, nic. Mogę stracić cały sprzęt, tak, to mój problem. Właśnie, mówimy o pieniądzach. Po co to wszystko, po co to wszystko? Słuchajcie, jestem mężczyzną, nie mówię, że kobiety tego nie mają, ale jednak zawsze ten seksizm ze mnie wyjdzie. Kobiety bardziej na wyglądzie jednak budują swoją wartość. Ja jako mężczyzna i w większości mężczyźni oglądający to potrzebujemy bodźców, potrzebujemy budować swoją wartość, swojego, także na podstawie działania. I to na pewno tak z boku na siebie spojrzy. To było właśnie to. Jestem osobą ciekawą świata, która próbuje zrozumieć świat, nie ocenić go, a zrozumieć go, na ile potrafi. Jestem osobą, która lubi pojechać gdzieś na pałę i zrobić coś głupiego, złamać czasem prawo. Ilość razy, ile złamałem prawo za granicą, praw międzynarodowych, nielegalnego przekraczania granic i tak dalej, przemycania, to jest kosmos, ile tego mam. A w Polsce też już mam tego trochę, drobnych. Jeszcze zobaczymy, bo teraz jest nowa sprawa. Może dostanę za rozpowszechnianie treści terrorystycznych lub coś podobnego na bazie ustawy antyterrorystycznej. Może się załapię na zarzuty chociaż, bo na wyrok wydaje mi się szans nie mam, no bo to byłoby kuriozum. Natomiast lubię sobie czasem złamać prawo. A to wszystko, co robię, więc nakładając to wszystko, tak, wojny były naturalnym jakby skutkiem tego, rezultatem, że jadę na wojnę i poznaję wojnę. Wiem, że to jest dziwne. Nie mówię, że jestem normalny. Jestem pojebany, absolutnie. Ja jestem w tej społeczności autostopowej, która składa się z ludzi pojebanych w różny sposób. I takie określenie należy użyć. Pojebanych, pokurwionych do cna. Ludzie, którzy przepływają Atlantyk, grzebią w śmieciach. No to kontrastów jest od groma. Przykładów jest od groma. No i nagle ja jeżdżę na wojnę. Jeszcze ściągam kumpla Warszaw, jedziemy na wojnę. No i pojechaliśmy na tę wojnę. Było super. Super. To jest oczywiście bardzo... płytkie określenie, ale bardzo dużo się w nim zawiera. Nie teraz, nie czas na rozbijanie na czynniki. Pierwsze określenia super było na wojnie w Syrii. Słuchajcie jeszcze raz. Powtarzam się notatki jakoś tak. Sam je wyprzedzam tymi swoimi wypowiedziami, których kręcę się w kółko czasami. To jest tylko i wyłącznie podziękowanie. Nie będę rozkminiał, czy ktoś przelał 5 czy 50 zł. Nie będę rozkminiał, że przelałeś 5 zł i co, kurwa, to jest podziękowanie, twoje podziękowanie za 6-7 lat mojej pracy. Nie, nie będę takich rzeczy robił. Nie będę się zastanawiał nad tymi kwotami. Nastawiam się, że dostanę 0 zł i dzięki temu, co przyjdzie, to przyjdzie. Te firmy i tak nie miały zarabiać na siebie, miały budować mnie jako osobę i mnie jako osobę przed wami także. Budować poczucie własnej wartości w dużej mierze, bo jakby nie patrzeć przez te 5-6 lat, od kiedy zacząłem robić te filmy, pod kątem reporterskim, dziennikarskim powiedziałbym, analitycznym na pewno dojrzałem. Nie tyle, ile może bym dojrzał na jakichś studiach i wyjazdach jednocześnie, ale z drugiej strony są ludzie, co studiują jakieś 5 lat, stosunki międzynarodowe, gospodarcze, ba ja to przestudiowałem przez kilka miesięcy. Albo jakieś stosunki polityczne i nie mają żadnej wiedzy, jak świat działa. No, znajomość kilku skrótów instytucji i to, jak te instytucje działają, niewiele daje wam zrozumieniu w ogólnym rozrachunku działania świata, bo wojny są skrajnie skorumpowane i mechanizmy, które znamy jako jakąś funkcjonującą maszynę w realiach wojny, to nie działa już. Wracając, mówię, na pieniądze nie będę zwracał uwagi. Powiedziałem, że kanał jest ewenementem w skali YouTube'a. Nie wiem, czy w skali całego YouTube'a, w sensie nie tylko polskiego. Polskiego na pewno, to bezdyskusyjnie na polskim YouTube'a nie ma czegoś zbliżonego do tego, co ja robię. Czy w skali YouTube'a całego? Może, bo są na przykład kanały dziennikarskie, tak? Które wypuszczają materiały stricte jako agencje informacyjne czy medialne. Vice przecież ile reportaży zrobił. Ale coś wam powiem, jak to działa. I nie mówię tego złośliwie, bo polscy dziennikarze znam osobiście, też to robią i nie ma w tym nic złego.
Bo trzeba zrobić materiał, trzeba go sprzedać, trzeba zdobyć jakieś konkretne informacje. Jedąc na wojnę, macie takie osoby jak fikserzy. Ja o tym mówiłem w odcinkach w Syrii i Iraku. Fikser kosztuje zazwyczaj z kierowcą 500, 600, 300 zł za dzień pracy. 300, 600 zależy gdzie, zależy jakie miejsce, zależy co chcecie załatwić. Czasem taniej, czasem mniej, tak? I fikser to jest wasz przewodnik po wojnie. To jest koleś, który wam wszystko załatwia. Wy mu mówicie tak, ja chcę zrobić ten temat, ten. I on wam to załatwia. Wy nakręcicie to, zbieracie informacje, które wam ten fikser przygotował do wzięcia de facto. Wywiad, oczywiście nie wszystko jest przewidywalne, to jest wojna, tak? Czyli nie mówię, że ten przewodnik was prowadzi za rączkę w tym znaczeniu dosłownym. Nadal jesteś dziennikarzem, który operuje w realiach wojny. Nie zapominajmy o tym, ale sumarycznie masz wszystko przygotowane, 2-3 dni, bech, naraz, padamy, sprzedajemy. Oczywiście to jest uproszczony model, nikogo nie obrażam, jeśli ktokolwiek z polskich dziennikarzy, moich znajomych teraz to ogląda, w żaden sposób to nie jest aluzja do waszej pracy, to jest raczej przełożenie na to, co ja robię. Gdybym ja miał płacić za fikserów, to mój budżet by się bardzo szybko rozbił. A ja chcę jednak wracać, chcę sobie jeździć, chcę mieć komfort jednak finansowo, ekonomiczny, taki życiowy. No jakieś oszczędności mam, do tego dojdziemy, natomiast wydałem na 2,5 miesiąca Iran, Irak, Syria, jak powiedziałem, 5000 zł około, nie mając ubezpieczenia specjalnego poza tym jakimś planetą czy coś, które by i tak nie zadziałało w realiach wojny, a podejrzewam, że inne też miałyby problem, aby zadziałać, ale w ogóle brak ubezpieczeń to jest powszechny temat wśród polskich dziennikarzy. Nie, Polska to bieda, kraj, gówno, pieniądze, to jest kpina, kurwa, człowiek jedzie, nastawia głowę, kulę, może zarobić bombę, porwać go, mogą spędzić może x dni, kurwa, w pierdlu, może zostać porwany. To wszystko się działo, o czym przecież teraz mówię, Mamoń, Repetowicz. Jeden u Nustry siedział, drugi u syryjskich służb bezpieczeństwa, Muhabara tu siedział. Więc to wszystko się dzieje i dostajesz jakieś gówno pieniędzy. No nie oczywiście więcej niż moje 0 zł, ale tak czy siak, polskie media to jest kpina, z ubezpieczeniami jest problem. Sumarycznie, ja chcę podkreślić jedną rzecz, że pracuję kompletnie niezależnie. Kompletnie. To ja nie mówię, że inni dziennikarze kłamią znowu, tak? Tylko mówię, że ja pracuję do bólu niezależnie. Nie można mi zarzucić żadnych koneksji, bo nikt mi nie płaci za wyjazdy. Zero. Nic z nich nie dostaję, nic nie zarabiam. Ja wiem, że wy nie wiecie, czy ja dostaję, czy nie, więc macie ten margines. Może ja teraz kłamię, prawda? Ale ja wiem przed sobą. Nie ma nikt na mnie żadnych możliwości nacisku ekonomicznych. Może mi naciskać na mnie, mówiąc, że jeśli zrobisz to i to lub nie zrobisz tego i tego, to cię zabije. No to jest inna forma nacisku, ale ekonomicznej, finansowej nie ma. Więc macie naprawdę niezależnego typa i ja nie zawsze przekazywałem prawdę pewnie. Mogłem się pomylić, bo ja przekazuję to, co ludzie mi mówią. Staram się to filtrować, ale ten filtr mój osobisty nie jest idealny. Ja mogę przekazać nieprawdę. Nieświadomie, nie jest to zła wola. Staram się możliwie na swoje możliwości, dopasowane do mojej osobowości i połączone z chęcią jednak opublikowania jakichś materiałów, staram się jakieś znaleźć środek i żeby przekazać możliwie jak najprawdziwiej, tak? Ale nie dam sobie ręki uciąć, że wszystko przekazałem idealnie. Mogłem przekazać kłamstwa, mogłem to zrobić, ale jakąkolwiek złą wolę, ukrywanie pewnych faktów, nie było tego. Nawet powiem więcej, na przykład jak na Ukrainie była sytuacja, że nie mogłem o czymś mówić, bo bałem się, że wrócę i mi kolesie odpalą, to powiedziałem na filmie, pewnie to znajdziecie, nie mam teraz tego filmu przed oczami, ale jestem przekonany, że to zrobiłem, powiedziałem, nie mogę o czymś mówić. Nie kłamię, ale nie mogę wam o pewnych rzeczach mówić, dzieją się tam złe rzeczy, o których nie mogę mówić, bo dziś moje bezpieczeństwo jest ważniejsze. A niestety nie wszyscy tak robili, bo wiem o tym bardzo dobrze, ba, nie tylko nie mówili o pewnych rzeczach. Nie tylko nie mówili, że nie mogą mówić o pewnych rzeczach. Niestety też wprost kłamali na korzyść jednej ze stron. U mnie tego nigdy nie było, nigdy tego nie robiłem. To jest ważna różnica, która obrazuje, że też emocjonalnie nie podchodzę do wojny. Wiecie, są dziennikarze, którzy mają kupę znajomych na tych wojnach, ja nie mam. Nie chodzi, że jestem zły, a społeczny, w takim wymiarze patologicznym już, prawda, że jestem jakimś socjopatą. Nie, ale uznaję, że nie do końca mogę mieć relacje z ludźmi na wojnie. To tworzy koneksję emocjonalną, która sprawia, że staję po jednej ze stron. I tak to się dzieje. Oczywiście do pewnego stopnia i tak to się dzieje, ale staram się tego unikać możliwie jak najbardziej. Okej, starczy o tym, co robiłem, jak to robię teraz, jak zarabiam na życie. Nie wiem w zasadzie, po kiego mi te notatki,
Ale tak, miałem szczęście, bo grając w niejakie Enemy Territory w wieku gimnazjalnym, mieliśmy swój śmieszny klan i stwierdziłem, nauczę się programować, aby zrobić stronę klanu. No i tak zaczęła się moja przygoda z programowaniem stron. Najprostszym, najłatwiejszym, kompletne gówno, się programujesz, bardziej skomplikowane rzeczy. Doskonale wiesz, że programowanie stron w 95% to jest gówno, 5% to jest coś, czego ja i tak pewnie nie robię. Albo jakieś myślenie, rzeczy, które wymagają realnie myślenia, rzadko mi się trafiają. Znaczy inaczej, i tak trzeba myśleć. To, co robię, wymaga pewnego funkcjonowania w pewnych schematach, ale żeby naprawdę zrobić coś naokoło, wpaść na jakieś fajne rozwiązanie na granicy mojego geniuszu, mojego, tak, czyli dosyć nisko poprzeczkę zawieszamy, albo szklany sufit dosyć nisko wisi, no to jednak rzadko mi się zdarzają. Więc zacząłem swoje pierwsze pieniądze zarabiać już w liceum. Druga liceum, trzecia liceum, potem maturę już miałem wywalone, coś tam napisałem, nawet dobre wyniki miałem z matury z historii, chociażby zdawała mi rozszerzoną matmę i rozszerzoną historię. Także zasadniczo na większość studiów mogłem bez problemu iść, takich, które by mnie interesowały. Tutaj międzynarodowe stosunki ekonomiczne czy gospodarcze. Śmieszne były te studia, te 2-3 miesiące. Uczyłem się obliczać szczęście, tak, obliczać szczęście, że jak jesteście głodni, jecie każdego kolejnego hot doga, to jesteście coraz mniej głodni, więc każdy kolejny hot dog daje wam coraz mniej szczęścia. No jest to logiczne, okej, ale no, uczyliśmy się, wzór do tego mieliśmy. Ja tak patrzę, o kurwa. Chyba coś poszło nie tak. No nieważne. Poleciałem po maturze do Anglii na pałę, stwierdziłem, że będę programistą. Półtora miesiąca szukałem pracy, półtora miesiąca pracowałem, bo mnie wyjebali w końcu. W końcu wróciłem do Polski, do Poznania, tam miałem bardzo niskie koszty utrzymania, mieszkałem dwie osoby w pokoju. Wtedy płaciłem chyba 250 zł plus rachunki. Jakieś śmieszne pieniądze, to było z 8 lat temu, 7 lat temu. A zarabiałem po 3-4 tysiące złotych wtedy, tych samych złotych. A wtedy jednak te 7-8 lat inflacja trochę podskoczyła. Nie absurdalnie, ale jest drożej, oczywiście, że jest drożej. Głównie na rynku nieruchomości. Wtedy 250 zł za miejsce w pokoju, teraz 850 zł za pokój, czyli w tym wypadku ponad trzykrotnie. No ale to też mój kaprys, że prawda... Mieszkamy w jedynce, dużej jedynce, ale wracając, wtedy robiłem oszczędności, no bo pracowałem, miałem duże przebicie między kosztami życia a zarobkami. Potem zaczęły się w miarę czasu wyjazdy, no i te wyjazdy trochę rozbijały mi pracę, no bo jesteście freelancerem, programujecie te strony, jest fajnie, ale zaczynacie jeździć, no i tracicie tych klientów, tu jednego, tu dwóch, tu ktoś przybędzie, zdobędziecie jednego, dwóch odejdzie i tak dalej, tak się obijacie. Oczywiście są ludzie, których mam przez te 8 lat, tak? Ale takich ludzi za dużo nie mam. Także teraz faktycznie z robotą jestem w lekkiej dupie. Nie żalę się, mówię to jako ciekawostkę, tak? Moje zarobki realnie przez te lata spadają. W odniesieniu do inflacji jeszcze szybciej spadają, uwzględniając inflację. Także na przykład za luty i marzec zarobiłem za każdy z tych miesięcy 1000 zł, 1500, tak? Ale okej, nie pracowałem cały miesiąc. To nie jest, że wiecie, pracowałeś i dostałeś tyle. Nie no. Po prostu jak już pracowałem, to godnie zarabiałem, ale sumarycznie tych pieniędzy wiele nie ma. Więc to jest mój problem. Nie żalę się w żadnym wypadku, ale chcę, żebyście wiedzieli, ile zarabiam. Więc przez te lata jakieś oszczędności mam. Bieda mi nie grozi w żadnym wypadku. Jak będzie trzeba, to sobie pojadę za granicę. Jak będzie trzeba, to coś wymyślę, znam języki i ogarnę coś. Jestem po pierwsze inteligentny, nie jestem idiotą, dam sobie radę. Ale zanim ktokolwiek mi przeleje pieniądze, chcę, żeby wiedział, komu ma pomagać. Pomagać, bo komu mam podziękować, tak? Czy warto, czy trzeba by na pewno, ja temu człowieku chcę cokolwiek przelać, bo teraz sobie wyobraźcie, że na przykład jestem bananowym dzieciakiem, rodzice mi dają hajs, auto mam pod blokiem, w ogóle dobre auto i teraz jeszcze mi płacić za to, że robię ci filmiki na YouTubie. No nie no, kurwa, coś jest nie tak. Nie, ja żyję w miarę oszczędnie, poruszam się na rowerze przez większość roku, nie mam samochodu. W zasadzie teraz jak jest pogoda, to już tylko na rowerze będę jeździł, także koszty komunikacji miejskiej to chyba będą tylko wtedy, kiedy będę tak najebany, że nie będę w stanie jeździć rowerem. Swoją drogą ostatnio dostałem 500 zł za 0,8 promila na rowerze o 3 w nocy. Tak, ja wyznaję model teksański. Udało się, pochwal się, nie udało się, też się pochwal. Przez tych wyjazdów, ile razy na filmach mówiłem o swoich porażkach jakichś spektakularnych. Gdzie nas zatrzymali, jakieś przesłuchania z dupy, które były wynikiem, efektem tylko i wyłącznie mojego lub naszego błędu. I o tym mówię, nie udaję, kim nie jestem. Macie naprawdę, to jest właśnie to, co przekazuję. Macie autentycznego człowieka, rzeczywistego. Pójdziecie, położycie teraz tu wódę i wiesz, z kim pijesz wódę. Nie zastanawiasz się, czy aby ten człowiek nie leci w chuja z tobą, tylko ta wóda stoi i wiesz, że masz ryczka przed sobą w bluzie NKWD po odpowiednim przełożeniu liter, który teraz pije miętę. Ale się rozkręciłem, no i w garnku mi cały czas leży, kurczę, znowu był zwarcie pogody i trochę uwiera mnie.
tak, że coraz mniej zarabiam. Tak, o, w 2013 roku z moją byłą, ówczesną, 4,5 miesiąca w podróży, macie trochę filmów z tej podróży. Już długo nie jesteśmy ze sobą, ona już jest po ślubie, ja kilka dziewczyn do przodu po niej. Fajnie było, fajnie było. Zawsze dawałam radę się utrzymać, a ja mówiłem, że ile zarabiam, koszty utrzymania podejrzewam rzędu 1600-1800 zł mam, no bo to jest 850 zł pokój, plus spożywka 20-30 zł na dzień, plus jakiś telefon, koszty regularne, wydaje mi się 1500-1800, ja nie wiem ile na żywność wydaję, a lubię kupować dobrą żywność. Nie palę, nie zioło jaram raz na 3 kwartał i to nie swoje zazwyczaj. Dragów takich w Polsce nie biorę, jeśli już to za granicą myślę, że sobie opium wezmę, bo chcę spróbować opium lub ten khat, Somalia, Jemen, khat na pewno wezmę, jeśli będę miał okazję. A no i gram w kosza, czyli sport, który jest dosyć tani. W sensie piłka, buty, okej, to kosztuje, ale no sami rozumiecie, że są sporty dużo droższe niż, nie wiem, te piłka, kosza, boisko już macie za frajer, pomijając halę. Tak, po co to wszystko, abyście byli świadomi, z kim macie do czynienia. No i sam co do przyszłości. Przyszłość nie ma być w żaden sposób determinująca co do waszego podziękowania. Natomiast ja już mam rozpisany pierwszy odcinek, pierwszy podsumowanie tygodnia. To będą takie odcinki luźne, tak jak teraz nagrywane, bez green screena, bez specjalnego przygotowania, dużo prościej, znaczy bez także jakiejś specjalnej obróbki wideo, bez wycinania każdego bo mi się nie chce już tego robić, to jest męczące wycinanie tego przy godzinnym filmie, to jest masakra. Więc biorę jeden temat kluczowy ze świata postjugolskiego lub postsowieckiego lub bliskowschodniego. Biorę jeden temat, bo to jest jakby krąg moich zainteresowań, Kaukaz jeszcze, no ale to jest postsowiecki świat. Jeden temat dokładnie obrabiam, potem jakieś 1, 2, może 3 zależności, co się wydarzyło w danym tygodniu, jakieś tematy trochę mniej ważne, ale nadal ważne. Zazwyczaj pewnie będę o Syrii mówił, będzie pewnie w każdym tygodniu będę robił podsumowanie Syrii z danego tygodnia, bo to ogarniam. No i coś nowego, moja nisza, stwierdziłem, że zrobię coś takiego jak Jugosowieto, Ayatollahu Express, czyli Telexpress ze świata jugolskiego, postsowieckiego i irańskiego. Będę wybierał sobie po kilka artykułów wewnętrznych, z mediów lokalnych, rosyjskojęzycznych, jugolskojęzycznych, serbsko-chorwacki i irańskojęzycznych, perskojęzycznych, persojęzycznych. Będę je tłumaczył jakiś o kompletnych bzdurach, czyli typowy teleekspres. Ja już wiem, co przetłumaczyłem i jestem w szoku, co wam oddam. No to kompletne bzdury, jakieś wiecie, niuanse ze świata, z wewnątrz tych światów, które obrazujące ten świat. Bo troszkę już te światy poznałem, w każdym z nich spędziłem trochę czasu. W samym Iranie przecież spędziłem już prawie 2 miesiące. No tak, prawie 2 miesiące spędziłem w Iranie, znając coraz lepiej język, więc już odrobinę liznąłem go. Nie znam go, nie żyję tam. Oczywiście to jest dla mnie nadal obca kultura kompletnie, ale mam dużo większe pojęcie o Iranie od 99% Polaków, więc jestem w stanie wziąć artykuł, jestem w stanie znaleźć te konteksty, których mi brakuje, ogarnąć je, część innych kontekstów mam i o nich opowiedzieć. Więc wydaje mi się, że to może być coś ciekawego, niszowego. Tylko nie w stylu Maxa Kolonki, bo Max Kolonko robi tematy, które wiecie, wszyscy będziecie tak drgać, ma być emocjonalnie. A ja biorę tematy z Jugo, z Rosji, coś innego, prawda? Coś nisza, to ma być nisza, znacie mnie i wiecie, że jakieś pojęcie na te tematy mam. Mówiłem, że będzie prościej, tak, no bo robienie filmów jest czasochłonne, green screen ile zajmuje, w ogóle wywiesiłem sobie flagę Republiki Serbskiej. Miałem ją dać kiedyś takiej jednej lasce, ale stwierdziłem, że nie, co dla laski mam dać, jeszcze nic z tego nie wyjdzie. Zostawiłem sobie, piękna jest ta flaga, tak, DJ Hejza. Dobra, słuchajcie, to tyle. Odcinek był dużo luźniejszy, nie wycinam wszystkiego, mi się nie chce. Dużo pierdolenia o głupotach, mój język taki rynsztokowy troszeczkę. Z jednej strony jestem w stanie używać pięknej polszczyzny, mówić w miarę szybko, składnie, stylistycznie, gramatycznie. Wydaje mi się, że w miarę dobrze się mnie słucha, ale z drugiej strony ja nie mam oporu wrzucić sobie kurwę czy jakiegoś innego chuja, bo taki jestem, no pochodzę z Radomia, większość życia albo na blokowiskach, albo na Śródmieściu Radomskim, a jak spojrzę na mój życiorys, gdzie mieszkałem w różnych miastach, Sosnowiec, Katowice, Poznań, właśnie Londyn, tutaj mieszkałem w złych dzielnicach, zawsze w złych, jakieś, nawet teraz mieszkam na Zabłociu, Podgórzu, przecież tutaj jest menelstwo, śmiałem się, że co tydzień psiarnia przyjeżdża, w końcu do mnie przyjechały 4 radiowozy i straż pożarna, ale to jest temat na inną historię. Słuchajcie, numer konta jest w opisie, jeśli chcecie podziękować, podziękujcie, jeśli nie chcesz, nie musisz tego robić, w żaden sposób nie chcę cię zmuszać, nie chcę też tworzyć jakiejkolwiek opresji na tobie, że tyle filmów, tyle zrobiłem. Po prostu chciałem, żebyś miał świadomość,
Jeśli chcesz, to żebyś wiedział, czy i za co będziesz dziękował, tak? Dobra, to tyle. Dzięki. I dziękuję też za wszelką pomoc, za wszelkie podziękowania. Będzie to dla mnie nobilitujące, czy motywujące, nie wiem. Stworzę, zaplanując nową serię, specjalnie ją tak sobie przemyślałem, aby nie była zbyt angażująca, była dla mnie rozwijająca. Po to są te tłumaczenia artykułów, żebym się rozwijał pod kątem językowym, żebym miał satysfakcję zrobienia także takim bardzo osobistym wymiarze samorozwoju. Boże, samorozwój się teraz z coachingiem kojarzy, jak mnie to wkurwia. Samorozwój, uczę się języków, to też jest samorozwój. No, dobra, bo będę gadał i gadał. Dzięki. To tyle i zapraszam Was już do odcinka, który zaraz będę nagrywał, czyli podsumowania ostatniego tygodnia. Dzięki i jeszcze raz z góry dziękuję za wszelkie wpłaty. Trzymajcie się, na razie.